Kochani, w dzisiejszym odcinku vloga witam Was narodo z miejscowości Faliraki. Myślę, ten odcinek na zasadzie top 5 atrakcji Rodos. Jakie to są atrakcje? To są atrakcje, które są takie kultowe i one są fajne, ponieważ tak, dwie dotyczą zwiedzania, a trzy dotyczą plaż, które są naprawdę ciekawe, warto je zobaczyć. Od czego zaczniemy, słuchajcie? Zaczniemy od jedynki, napisam sobie ściągę tym razem. I to będzie, słuchajcie, Old Town, czyli Stare Miasto Rodos, stolica. Jest przepiękny porcik, wypływacie stateczkami tutaj na Symi, na inne wyspy greckie. Co jeszcze między innymi robicie w Starym Mieście? Macie zamki Janitów, macie wspaniałe uliczki, kręcono tutaj wiele filmów, między innymi działa z Nawarony. Także zapraszam Was do Starego Miasta. Warto tu przyjechać o takiej porze południowej, pobiedniej, żeby zostać do wieczora. Jest tu fajny klimat, super tawerny. W normalnych czasach niecovidowskich są tutaj też fajne imprezy, takie, taka uliczka Street z barami, knajpeczkami. Słuchajcie, tutaj w centrum jest klub słynny Colorado, gdzie taki koleś czasami występuje, typu Ricky Martin, i dziewczyny mu staniki rzucają na scenę. Też taki bardzo fajny jest klub, zapomniałam nazwę, gdzie jest podłoga, słuchajcie, jak w stylu lat 60. 70. dyskotekowa, grają Bee Geesów, grają Bonnie M, słuchajcie, AB, tego typu rzeczy. Kochani, przechodzimy do atrakcji numer 2, czyli według mnie Lindos. Lindos to, słuchajcie, to jest drugi najpiękniejszy akropol w Grecji. Moim zdaniem tak uroczy, że ja za każdym razem staram się wchodzić na ten Lindos. Akurat przy tym wyjeździe, słuchajcie, no nie udało mi się, bo latałem dronem wreszcie w tym miejscu, bo zawsze mi zabraniali. I dlaczego Lindos jest jeszcze magiczne, słuchajcie? Czy zaliczacie akropol na pieszo czy na osiołkach, jakieś pół godziny jest wejście, później, kochani, wtapiacie się w miasteczko. Piękne uliczki, sklepiki, knajpeczki, również macie piękne dwie plaże po bokach. Na tych plażach można wypocząć, czyli jeśli z biurem pojedziecie, co też oczywiście Wam polecam, to zajmuje pół dnia, ale jakbyście wynęli samochód, kochani, to możecie spokojnie w takim Lindos spędzić co najmniej cały dzień. Także atrakcja numer 2 to jest Lindos. Kochani, teraz lajcik. Wybrałem jako 3 plaże Cambike. Dlaczego? Bo to jest kawał fajnego piachu. Plaża Cambika, moi drodzy, to jest po prostu Sahara tutaj na Rodos. Długa, jest tu dużo fajnych sportów, słuchajcie, wodnych, od bananów po te wszystkie fleje latające. I Cambika to jest taka też, to jest taki też wyjazd na cały dzień, słuchajcie, także piękny piasek, plaża naprawdę, no jedna z piękniejszych tutaj, długa i luzik, siga, macie tu zawsze też jakieś tawerny, można się fajną frappę napić, czy espresso, czy znaleźć nawet jakieś fajne uzo z Mytilini, tu znalazłem na przykład, można się napić z wyspy Lesbos. Także podsumowując, Cambika jest plażą typową na byczenie. Kochani, 4. Plaża Stegna. Dlaczego plaża Stegna? No to jest taka plaża, która przypomina mi trochę Polskę. Tak też niektórzy mówią. Na czym to polega? Przede wszystkim jest cudowny zjazd. Piękny widok na Stegnę z góry. Wjeżdżając na Stegnę, mamy prostą tak jakby uliczkę i plażę piaszczysto-żwirkowatą. Dlaczego też kocham Stegnę? Ma jakiś taki swój klimat dookoła góry, a przy okazji, słuchajcie, są tu jedne z najlepszych tawern nie tylko na Rodos, ale moim zdaniem w Grecji. Jest tu mały porcik, więc te owoce morza są na świeżo, te rybki, kalmarki, oktobusy, więc Stegna jest znowu w świetnym połączeniu dla kogoś, kto uwielbia pływać, relaksować się, a zarazem dobrze pojeść greckie fajne żarcie. Taki, można powiedzieć, gastronomik orgazm. Także pamiętajcie, numer 4, plaża Stegna. I słuchajcie, na koniec numer 5 to będzie Półwysep Prasonisi. Prasonisi, słuchajcie, to jest takie kultowe miejsce dla windsurfingowców i kajtowców. Ja, słuchajcie, zrobiłem kiedyś błąd i spróbowałem 2 godziny tej szkoły i 2 godziny tej szkoły. Uwierzcie mi, skończyło to się niesamowitymi śniakami, więc jak już chcecie się uczyć na Prasonisi windsurfingu, to się uczycie windsurfingu, a kitesurfingu to kitesurfingu, ponieważ to, co zrobiłem, to było bardzo crazy. Kochani, jeśli macie też osobę, która na przykład nie lubi tego, a chce wypocząć, to oczywiście na Prasonisi jest ta plaża cudowna. Dwa morza się łączą. Jakie to jest zagadka? Proszę odpowiedzieć, będą nagrody. I co jeszcze mogę powiedzieć o Prasonisi? Są tu szkoły, słuchajcie, prawie 3 szkoły polskie. To jest w ogóle takie kultowe miejsce, nie dość, że dla tych ludzi, którzy kochają kajta i windsurfing, ale prowadzą je Polacy. Także, kochani, numer 5, plaża Prasonisi. Plaża, która, słuchajcie, jest naprawdę fantastyczna.
A dla osób, które będą z Wami i na przykład nie będą chciały uczyć się windsurfingu, kitesurfingu, mogą spędzić na niej fajny czas, pływając, opalając się. I są tu też bardzo fajne tawerny. Taki trochę jest styl hipisowski, taki chilloutowy. Także ostatnie miejsce to jest numer 5. Także moi drodzy, ta pierwsza piątka, którą tutaj zapowiedziałem, jak widzicie, jest taka lightowa, jest trochę zwiedzania. I zapraszam Was na te top 5 na Rodos. Kochani, jaka jest moja opinia o podsumowaniu wyspy Rodos? Przede wszystkim wyspa Rodos to jest, ma magię, jest to jedna z większych wysp, więc jest to duża atrakcja, jest różnorodna. Jest to jedna z moich ulubionych wysp, także zapraszam Was w wyspę Rodos i do zobaczenia w następnym odcinku Aleksandros. Pamiętajcie o zagadce, jeśli ogadniecie, to oczywiście zawsze nagrodą są przewodniki. Do zobaczenia w następnym odcinku, Wasz fan Aleksandros. Pa!